sing. Uwaga, uwaga, dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Podajemy komunikat raz, dwa, raz, dwa, trzy, dwa, cztery, dwa, cztery, pięć, pięć, osiem, piętnaście. Za kilka chwil nasza dzisiejsza rozmowa dnia z wyjątkowym gościem, a kto nim będzie, okaże się już za chwilę. Koniecznie zostańcie z nami. Listen, we can dance, but you gotta watch your hands. Watch me all night, I move under the dark because I understand that we all need love, and I'm not afraid. Feel the love, but I don't feel that way. No. She said, vibe. Monday night and a Friday night. Getting rowdy, rowdy.
talk. She made the party. Stop. She can deny it. Yeah. Dropping it down. When she go low, when she go low, she go so low, she go so low. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing. When she go low, when she go low, she go so low, she go so low. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing. She light in the fire now, going wild like an animal. All ain't gonna sweat it out, getting rowdy, rowdy. Turning heads and turning up, breaking necks, she breaking cups. Look at her, can't get enough, getting rowdy, rowdy. She let her body talk. She made the party stop. She can't deny it. Yeah. When she go low, when she go low, she go so low, she go so low. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing. When she go low, when she go low, she go so low, she go so low. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing. All the girls go, everyone go. She got us dirty dancing. When she go low, when she go low, she go so low, she go so low. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing. Halo, ziemia, tak mówią mi.
więcej kolego. Halo ziemia, tak mówią mi. Nie wiem dlaczego. Zamykam oczy, bo jak dziecko ukryć się chcę. Nie otworzę nawet, gdy usłyszę. Hej, o! You don't kiss her with your eyes closed. I bet you're still walking on a tightrope. Miss me so much, you've been going psycho. You ain't gotta say it, baby, I know. It's a thin line between all this love and hate. And if you switch sides, you're gonna have to claim your place. So baby, this time you're gonna have to seal your fate. Yeah, baby, this time you're gonna have to seal your fate. And tell me how you hate me, hate me. Still trying to replace me. You never dated me. Lies, tell me lies, baby. Tell me how you hate me. Hate me, hate me. Still trying to replace me. Chase me, chase me. Tell me how you hate me. Erase me, erase me. Wish you never dated me. Lies, tell me lies, baby. Tell me how you hate me. Hate me, hate me. Tell me how you hate me. Tell me how I'm trash and you can easily replace me. Tell me that I'm strung out, wasted on a daily. Cause there's no one around me numbing all my pain. Probably cause there's no umbrella to shoot me from all the rain. Probably because you're the one playing the mind games. You hate me because I don't let you play the mind games. They give me my
Bet you wonder why the last few months I've been spacey. In your head I sing. And tell me how you hate me, still trying to replace me. Chase me, chase me. Tell me how you hate me, erase me, erase me. Wish you never dated me. Lies, tell me lies, baby. Tell me how you hate me, hate me, hate me. Still trying to replace me. Chase me, chase me. Tell me how you hate me, erase me, erase me. Wish you never dated me. Lies, tell me lies, baby. Tell me how you hate me. It's a thin line between all this love and hate. If you switch sides, you're gonna have to claim your place. Okay. So baby, this time you're gonna have to seal your fate. Okay. Yeah, baby, this time you're gonna have to seal your fate. And tell me how you hate me. Własny krok. Pamiętam wczoraj, zgubiłam coś. Wsiadam w nocny bus, jak zawsze siedzę z tyłu. Patrzę w to, co było. Choć jesteś tu, myślami daleko gdzieś. Choć jesteś tu, za nami zbyt krótki sen. Choć jesteś tu, nie umiał nikt rozstać się. Nie zrobił też nic wspólnych zdjęć, by mieć co drzeć. Przeżyjmy jeszcze jeden wspólny dzień, nie myśląc raz, czy jakiś sens w tym jest. Zanim dotrze do nas, że liczy się tylko teraz. Przeżyjmy jeszcze jeden wspólny dzień, znów za każdą z chwil zapłacimy dług.
were my sun, you were my earth. You didn't know all the ways I loved you, no. So you took a chance, made of a plan. But I bet you didn't think that they would come crashing down, no. Told me, keep messing with my head. Should have picked honesty, then you may not have thought it. Don't have to say what you did. I already know. Now there's just no chance. You and me. You'll never be. And don't it make you sad about it? Told me you love me. Why did you leave me all alone? It's your turn to cry. So call me a river. Go on and just call me a river. Go on and just call me a river. Baby, go on and just call me a river. The damage is done, so I guess I'll be leaving. The damage is done, so I guess I'll be leaving. The damage is done, so I guess I'll be leaving. The damage is done, so I guess I'll be leaving. Don't have to say what you did. I already know. There's just no chance. You and me. Don't it make you sad enough? To kilka dobrych wspomnień, tak mało mnie dziś sobie za szkłem. Mój świat niewiele teraz jest wart. Kwitną lilie, a w sercu brak mi wiosny. Nie pytaj mnie, co było wczoraj. Nie pozwól czekać na
kiedy spadam i schowaj mnie przed światem. Przemilczmy dziś, gdzie cisza, tam i my. Powoli gasną złe myśli w mojej głowie, jak światła miast, gdy kładą się już spać. I bądź na czas, nie pozwól czekać nam. Nie trzeba słów, spójrz na te zdjęcia. Ach, żar leje się z nieba szerokim strumieniem, aż tego słońca i duchoty dziś nie będzie końca. Na termometrach wciąż skwar i żar jednocześnie 26, a nawet 27 stopni Celsjusza. Wiatr trochę może nam utrudniać życie, gdyż wieje ze wschodu i południowego wschodu z prędkością 38 km na godzinę, w porywach maksymalnie do 75. Na barometrach 1010 hektopaskali, czyli wartość stabilna aż do końca tego dnia. I pamiętajcie, niech nas nie zwiedzie dzisiaj ta cudnej urody aura, ponieważ wciąż wisi nad nami groźba burzowo-deszczowych chmur, co spowoduje, że aura już lada moment może stać się bardzo niebezpieczna. Alerty drugiego stopnia dla podlaskiego i warmińsko-mazurskiego utrzymane na dziś, więc bądźmy ostrożni. Wieczór i noc dosyć spokojne, choć mgliste, i na termometrach do 18 kresek na plusie. Sobota i niedziela od 26 do 28 stopni Celsjusza, jednak wciąż będzie bardzo burzowo, deszczowo i mokro, warto być więc przygotowanym na kapryśną aurę weekendową. Kolejny tydzień nieco spokojniejszy, ale ciut chłodniejszy, od 21 do 23 kresek na plusie, jednak druga połowa kolejnego tygodnia już z wartościami do 26 stopni i na niebie powinno być już nieco łagodniej, choć miejscami popada przelotny deszcz. Prawie 12 minut po godzinie 14 w Radiu Para FM w tym momencie rządzi Ella May i utwór Close. Za chwilę także m.in. zabłyśnie nam Cleo, Cedric Gervais, pojawi się także Sibul. Bądźcie z nami na zegarach prawie 14.12. Just keep me there, just keep me in a moment. Seen a lot of things, but I never see my spirit glowing. The way you do me got me out of body. Cause you the only out. I za kilka chwil oczywiście również nasza radiowa rozmowa dnia z bardzo wyjątkową i znamienitą osobą, więc koniecznie bądźcie z nami. Zapraszamy serdecznie do słuchania i oglądania. Wanna flood my gates, lay it through all.
ciemno i cicho wokół siebie. Uwaga, raz jeszcze bardzo proszę. Raz, raz, dwa, dwa, trzy, dwa, cztery, pięć, pięć, osiem, dziesięć. Próba mikrofonu. Raz, 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 dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Lux. Szukałam ciebie w tafli odbiciu. Na załamaniach wody siedzisz gdzieś w ukryciu. Straciłam z oczu czułe spojrzenia. Zostały tylko marne niedopowiedzenia. Długie noce, krótkie sny. Człowiek dopiero jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem. Właśnie w ten sposób moglibyśmy rozpocząć naszą dzisiejszą rozmowę dnia, ponieważ w studiu radia Para FM gościmy wyjątkową i znamienitą osobę. Burmistrz Olecka zaś prywatnie szczęśliwy i spełniony mąż i ojciec w jednym. Pan Karol Sobczak, witamy pana burmistrza bardzo ciepło i serdecznie w naszym studiu. Dzień dobry. Witam pana, witam wszystkich słuchających. Może na początku dzisiejszego spotkania pozwolę sobie zapytać pana, czy odczuwa pan jakąś tremę przed dzisiejszą radiową rozmową, a może to już dla pana taki chleb powszedni? Trema zawsze jest w momencie, kiedy przychodzisz i zderzasz się z sytuacją, gdzie do końca nie wiesz, z czym się spotkasz, a dzisiaj, tak jak pan redaktor doskonale wie, jest to spotkanie niespodzianka, gdzie tak do końca nie wiem, jakie treści będą poruszane, jakie pytania, więc można powiedzieć, że jesteśmy na żywo. No stąd również taka, może nie trema, ale taki lekki dreszczyk emocji jest. Czy mógłbym prosić więc pana o krótką autoprezentację specjalnie dla naszych stałych słuchaczy, a także osób, które być może po raz pierwszy dziś w tym momencie nas słuchają i nie do końca kojarzą pana osobę? Bardzo prosimy. Autoprezentacja. No przede wszystkim warto, myślę, o sobie wiedzieć i powiedzieć to, że jestem oleczeninem z urodzenia. Większość swojego życia, mam 48 lat, spędziłem właśnie w Olecku. Moja kariera zawodowa, a z wykształcenia jestem nauczycielem oraz trenerem piłki nożnej. Spędzałem część swojego życia zawodowego na boiskach piłkarskich. Mam za sobą jakąś przygodę piłkarską na poziomie trzeciej, drugiej, pierwszej ligi piłkarskiej. Wróciłem do Olecka w 2001 roku po skończonej przygodzie właśnie z piłką. Od tamtej pory, od 2001 roku, podjąłem pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego i zarazem podjąłem jako trener grup młodzieżowych w klubie Czarni Olecko.
I można powiedzieć, od tamtego czasu jestem już na bieżąco w Olecku. W 2006 roku można powiedzieć moje spotkanie z samorządem. Zostałem radnym Rady Miejskiej oraz przewodniczącym. Do 2018 roku byłem radnym. Od 2018 roku dzięki zaufaniu mieszkańców Olecka jestem burmistrzem Olecka. A jaka była Pana pierwsza reakcja na wiadomość o wygranej właśnie w wyborach burmistrza Olecka? Czy było to pewnego rodzaju niedowierzanie, szok, a może z drugiej strony pewna radość i szczęście bez końca? Z tym szczęściem bez końca nie przesadzajmy, natomiast rzeczywiście no, radość była, nie ukrywam tego, gdyż no, każdy kandydat, który startuje w wyborach i myślę, że dopiero na tym etapie bezpośredniego startu w takich wyborach wie, ile jest to pracy, ile wysiłku, ile zaangażowania emocji, ludzi, bo to pracuje cały sztab ludzki, ile pracy organizacyjnej, finansowej, logistycznej i to przez ileś miesięcy. I oczywiście jest to, nie ukrywajmy, kampania wyborcza jest to moment dużego stresu, dużego wysiłku fizycznego, gdyż no, chcesz się spotkać z jak największą liczbą mieszkańców, w jak największej liczbie miejsc, by ewentualnie przekonywać tych ludzi, że jesteś tym właściwym kandydatem. I w momencie, kiedy następuje dzień wyborów i dowiadujesz się po tych godzinach oczekiwań, po tych godzinach napięć, że rzeczywiście ludzie Tobie zaufali, zostałeś wybrany na burmistrza i z jednej strony pojawia się moment radości, że ten cel, który sobie założyłeś, został zrealizowany. Natomiast z drugiej strony otwiera się druga furtka. No dobrze, zostałeś burmistrzem, więc w tej chwili te wszystkie problemy wszystkich mieszkańców, problemy gminy, a tych problemów jest całe mnóstwo, jesteś za to odpowiedzialny. I druga sprawa oczywiście, no, jeżeli kredyt zaufania ktoś Ci dał, dlatego to się nazywa kredytem, ten kredyt musisz spłacić. I to, co mówiłeś w kampanii wyborczej, to jaki wizerunek chciałeś jakby sprzedać, mówiąc tak kolokwialnie, Twojego zarządzania gminą i tego obrazu gminy po Twoich latach ewentualnych rządów, no musisz to zrealizować, doprowadzić do skutecznej realizacji. I wtedy można przytłaczać Cię ta odpowiedzialność. A dlaczego zdecydował się Pan kandydować w wyborach właśnie do burmistrza Olecka? Czy była to chęć dokonania swoistej miejskiej rewolucji w każdej materii, a może z drugiej strony po prostu chęć sprawdzenia swoich umiejętności i możliwości na tym wysoko eksponowanym urzędzie? Celów, można powiedzieć, z jednej strony było kilka, które mną kierowały, bo z jednej strony miałem doświadczenia od 2006 roku, jak wygląda samorząd. Oczywiście punkt widzenia radnego, czy nawet przewodniczącego Rady Miejskiej jest zupełnie innym punktem widzenia, a i zupełnie przede wszystkim innym punktem odpowiedzialności, zakresem odpowiedzialności, jakim jest organ wykonawczy, czyli burmistrz. I z jednej strony, mając jakby wiedzę, mając obraz pracy samorządu, jak technicznie to wygląda, natomiast zderzenie z tą realną odpowiedzialnością, realną pracą z dnia na dzień burmistrza, to są dwie różne inne sprawy. Natomiast na tamten czas miałem swoje doświadczenia z obrazu rzeczywistości, z obrazu potencjału naszej gminy i w swoim jakby doświadczeniu już i podejmowałem to decyzję mając 46 lat. Myślałem, że będzie to i dobry wiek, i dobry czas, pełen z jednej strony wiedzy, doświadczeń, informacji, z drugiej strony jeszcze na tyle w pełni sił, energii, pomysłów, chęci i zapału, by pewne zamierzenia realizować. I to było głównym celem. Chciałem troszeczkę odmienić nasz obraz, miałem inny troszeczkę punkt widzenia na rozwój naszej gminy. Chciałem to przekazać mieszkańcom, że istnieje też inny pomysł. No i dzięki temu chyba innemu pomysłowi mieszkańcy mi zaufali. Można powiedzieć, że w Pana życiorysie takim słowem kluczem jest bez żadnych wątpliwości sport. Czy sport był obecny w Pana życiu już od najmłodszych lat życia? Czy też może ta sportowa zajawka pojawiła się w Pana przypadku zdecydowanie później? Jak to z tym sportem było u Pana burmistrza?
Sport rzeczywiście, można powiedzieć, że to jest moja druga natura i w moim życiu cały czas się przetacza, się przejawia w pierwszym i drugim tle. W tej chwili nawet co prawda mam dużo mniej czasu na to, by realizować swoje zainteresowania sportowe, czy tam rekreacyjne już bardziej w tej chwili, ale dalej staram się poświęcać sobie, swemu organizmowi jakiś wysiłek fizyczny, gdyż te podwyższenie tętna, przepustowości krwi przez serce, dotlenienie wszystkich komórek. Jest to ważne z punktu widzenia mojego w tej chwili jako wefista, jako trener, więc jest to z jednej strony taka z mojej strony wizja pewnej leczenia bez leków, tak bym to powiedział. I staram się z drugiej strony trzymać linię, żeby właśnie nie nabyć tej nadwagi zbędnej, gdyż to jest to w pewnym momencie problem. I ten sport mi w tej chwili bardziej rekreacyjnie pomaga, natomiast rzeczywiście od małego byłem zawsze gdzieś na boisku, zawsze byłem w wodzie, na pływalni, na boiskach lekkoatletycznych, boiskach na halach sportowych. Uczestniczyłem w rozgrywkach na różnym poziomie szkolnym, praktycznie we wszystkich grach zespołowych, w każdej formie, w wydaniu lekkiej atletyki. Jeździłem na łyżwach, w złotym krążku, na panczenach, czyli tak zwanych długich łyżwach. Także praktycznie można powiedzieć, sport dla mnie jest takim oderwaniem od rzeczywistości, realizacją pasji, zainteresowań. Także był, jest, no i zakładam, że będzie zawsze ze mną. Czy więc bycie nauczycielem i trenerem drużyny piłki nożnej według Pana idzie ze sobą w parze, czy też są to dwie zupełnie oddzielne rzeczy, które nie korespondują ze sobą? O ile rzeczywiście, tu można powiedzieć, że pewne rzeczy dzieją się równolegle, bo można powiedzieć, że nauczyciel i trener to są pokrewne zawody, natomiast rzeczywiście wchodząc jakby w szczegóły, są to dwa inne zawody. O ile mogą się uzupełniać, tak jak w moim wypadku, i wielu WF-istów w ten sposób prowadzi swoją karierę zawodową, że do południa jest nauczycielem wychowania fizycznego, po południu jest trenerem jakiejś dyscypliny sportowej i jest to oczywiście jak najbardziej możliwe i wskazane. Natomiast jeżeli chodzi o takie rozwidlenie pomiędzy nauczycielem a trenerem, nauczyciel jest powołany przede wszystkim do tego, by uczyć zdrowych form, ewentualnie metodyki funkcjonowania w różnych dyscyplinach sportowych i nauczaniu elementów. Natomiast przed trenerem postawiony jest przede wszystkim cel sportowy. Taka jest różnica. U nauczyciela nie ma celu sportowego, natomiast jest cel edukacyjny, natomiast u trenera pojawia się przede wszystkim wynik sportowy. Być może będzie to takie dosyć przewrotne pytanie, jednak postanowiłem śmiało zaryzykować. Czy łatwiej jest być szczęśliwym mężem i ojcem, burmistrzem, nauczycielem, a może trenerem drużyny piłkarskiej i dlaczego? Oj, bym tutaj nie, to jest za dużo, że tak powiem, rzuconych różnych wątków, na które bym dał jednoznaczną odpowiedź. Życie osobiste i życie zawodowe to przede wszystkim bym chciał odkreślać zawsze i wszędzie, gdyż i każdemu z jednej strony to polecam. Gdyż no, wracając do domu, chociaż człowiek jest jak gąbka nasiągnięty tymi problemami, emocjami z życia zawodowego i przekładając to jakby na warunki domowe, na rodzinę, na żonę, na dzieci, myślę, że to byłby w tym momencie pewien, no, można powiedzieć, początek końca rodziny. Staram się emocje, pracę, chociaż nie zawsze jest oczywiście to możliwe, ale zostawić przede wszystkim w pracy. W domu staram się mieć tak zwany ten reset, a sprawy, że tak powiem, rodzinne zachowywać również tylko dla rodziny, w sensie takim, żeby mi praca nie przeszkadzała w toczeniu normalnego życia rodzinnego. Nie zawsze oczywiście jest to możliwe i jest tym problem, nie ukrywam tego, ale przede wszystkim chciałbym to rozdzielić. Trener, mąż, ojciec, burmistrz, to każda charakterystyka funkcjonowania tej osoby jest zupełnie inna, z inną, że tak powiem, nawet dobą dnia, dobą godziną pracy jest zupełnie inna, tego nie da się porównać, dlatego bym porozbijał i wtedy możemy mówić o każdym oddzielnie, a nie z wszystkimi, że tak powiem, tymi funkcjami naraz.
Więc przejdźmy w tym momencie tanecznym krokiem do pana działalności jako burmistrza Olecka. Czy bycie burmistrzem to przysłowiowa tak zwana bułka z masłem, czy też z drugiej strony twardy orzech do zgryzienia, a także masa wewnętrznych dylematów i trudności? Powiem się właśnie trzymał tego drugiej części wypowiedzi pana redaktora, gdyż praca burmistrza to bym na pewno nie jest tą bułką z masłem, a już na pewno nie z szyneczką. Bo bym się bardziej tutaj powołał na te właśnie pierwsze słowa, których pan użył na wstępie audycji. Burmistrz ma rolę służebną i nie pomylić ze służalczą, tak? Bo tutaj, żebyśmy dobrze się zrozumieli. Ma być dla mieszkańców i po to jest, by rozwiązywać, starać się rozwiązywać ich problemy. I o ile mnie obliguje prawo i pewnego rodzaju wiem, w jaki sposób mogę się poruszać, jeżeli chodzi przede wszystkim o możliwości finansowe, o zasoby, że tak powiem, materialne i gminy. Natomiast często mieszkańcy, no bo ja ich rozumiem, oni nie muszą znać prawa, a mają jakiś konkretny problem do rozstrzygnięcia i z tym problemem przychodzą do mnie, do burmistrza, więc w tym momencie z jednej strony, a myślę, mam tą cechę empatii na tyle dobrze rozwiniętą, że staram się